Witajcie, Joanna Hoj z tej strony, z kanału Okiem Matki. No przyznam, że długo się zastanawiałam i chyba nawet teraz, robiąc ten podcast, zastanawiam się cały czas nad tym, czy powiedzieć, albo raczej już w tej chwili już mówię, więc jakby jak powiedzieć o tym całym świętym Mikołaju i innych mitach tego typu. To jest taki oczywiście okres, taki sezon mamy, sezon przedświąteczny, przedbożonarodzeniowy, adwent. Czekamy na Chrystusa, ale właśnie pojawiają się gdzieś tam w trakcie różne postaci w różnych krajach, ale głównie w religiach chrześcijańskich pojawiają się te postaci, które przynoszą jakieś prezenty. No i jakby religia różnie to tłumaczy, tak? W chrześcijańskiej jest to powiedziane, że królowie, trzy króli oraz pastuszki w sumie przynieśli różne dary Jezusowi Chrystusowi Narodzonemu. W związku z tym jakby ta tradycja, to jest ta tradycja obdarowywania się i to jest piękna tradycja. Absolutnie uważam, że należy ją kultywować. Zasadniczo to nawet trochę jest mi smutno, że ona trochę jakby umiera i przychodzi w tryb takiego trochę konsumpcjonizmu. Nie wiem, no ciągle tak jęczę nad tym, ja wiem, ale naprawdę jest nad czym jęczeć. W każdym razie u nas w rodzinie, nad czym ja ubolewam, nad tym, że u nas jakoś tak zawsze to były te dzieci obdarowywane, a ja jednak jestem za taką bardziej angielską tradycją, gdzie się różni ludzie, jakby cała rodzina się obdarowywuje, ale to muszą być drobiazgi, tak żeby i dziecko mogło coś dać rodzicowi i rodzic dziecku, ale to, żeby to jakoś było współmierne, nie? Natomiast teraz to jest strasznie rozbuchane do nie wiadomo jakich rozmiarów, ta ilość prezentów i co to ma być, nie wiadomo co, tak? Skoro dzieci na różne okazje dostają sporo prezentów, no to na Boże Narodzenie to musi być już coś mega, nie? A właściwie tak naprawdę to chodzi o gest. No ale ja się w innym podcaście już wypowiadałam o tym minimalizmie i tak dalej. Może o obdarowywaniu siebie jeszcze gdzieś coś zrobię. A teraz tak naprawdę o tym świętym Mikołaju. No więc tak, to jest tak, że są różne ludziki, które przynoszą różne prezenty. Tak, może być jakiś Died Mroz, tak, Dziadek Mróz, bo przecież nie ma tak stricte takiej postaci świętego Mikołaja w niby w prawosławnej religii, aczkolwiek przecież, właśnie, do meritum. Czyli tak naprawdę ten nasz święty Mikołaj powstał z postaci świętego Mikołaja, który żył sobie tam w Azji Mniejszej. I to był po prostu biskup, który w pewnym momencie dostał taką parafię, taką bardzo ubogą, biedną. I to był po prostu, on stał się świętym, nie? To był taki, który, w czym był bardzo porywczy, bo tam są historie, musicie sobie poczytać o tym, jak kiedy był bardzo porywczy w sprawie bronienia wiary i tak dalej. I widział go tego... Tak, ale to jakby już historię możecie sobie poczytać w internecie o tym właśnie, jak, czy on był na tym soborze, czy nie był, znaczy na tym spotkaniu, tak, dostojników kościelnych. W każdym razie, no właśnie, święty Mikołaj to jest ten Mikołaj, który nawet jak teraz wejdziecie, to się znajdzie sporo takich obrazków, gdzie ten święty, pierwotny święty Mikołaj właśnie z Azji Mniejszej, czyli z tej części tak naprawdę, no... jakby obecnie prawosławnej, nie? To, czy to Turcja tam jest teraz, ale generalnie ten wschód. W każdym razie ja się nie dogrzebam jeszcze dokładnie do tej historii prawosławnej religii. Być może to zrobię. Wydaje mi się, że ten Dziad Mróz to jest efekt laicyzacji Rosji i jakby usuwania religii prawosławnej do takiej funkcji jakby państwowej religii. W tym momencie być może tego świętego Mikołaja tam jakby nie, oni nie czczą jako świętego. Nie wiem, musiałabym to sprawdzić, ale nieważne. Chodzi o to, że to jest prawdziwy ten wizerunek, ten święty Mikołaj, który obdarował
wywoływał po prostu swoich członków, swojej wspólnoty i rzucał tam te woreczki z pieniędzmi jakimś biednym dziewczynom, które nie miały na mąż pójście jakby i tak dalej, i tak dalej. Ojciec sobie nie dawał rady czy coś, tak? Czyli jakby pomagał po prostu członkom swojej rodziny. No to nie chodziło, to nie były, to były takie prawie dorosłe dzieci, ale jakby to nie jest tak, że on chodził i jakby obdarował wszystkie dzieci wokół. Nie ma takich chyba przekazów, a to nie o to chodzi. Generalnie on był bardzo hojny i pomagał ludziom i dawał takie podarki. W sensie to były takie prezenty, takie coś, tak? Ze swojej własnej kieszeni. I o to właśnie chodzi. O to obdarowywanie się. Natomiast cała ta tradycja właśnie tego Mikołaja z tymi niferami, która też jest pięknym mitem, dosyć nowoczesnym, tylko nie fajnie jest, kiedy te korzenie zanikają, kiedy się zapomina o tamtym pierwotnym świętym Mikołaju z Azji Mniejszej, a mówi się, że istnieje tylko taki święty Mikołaj, który jest w czerwonej sukience, w której chyba ten pierwotny święty Mikołaj z Azji Mniejszej nigdy nie chodził. To biskup, ja wiem, tak się go teraz jakoś pokazują tych, ale wydaje mi się, że pierwotne obrazy tego pokazują w białej takiej szacie i białej tej mitrze, a nie czerwonej, ani czerwono-zielonej. Natomiast ten Mikołaj właśnie, którego teraz wszyscy tak promują, to jest po prostu efekt promocji zwykłej takiej no Coca-Coli, to wiadomo, jakbyś to Coca-Cola wypromowała, sobie taką reklamę zrobiła i wokół tego zrobiła ogromny rozdmuchany mit, ale to jest jakby i stworzyła mit po prostu taki, który miał się sprzedawać. I to jest też fajne, okej, okay, że jakby, tyle, że mi się nie podoba, że to jakby niszczy ten pierwotny mit, po pierwsze, już często rodzice tego nie mówią dzieciom, a po drugie, nie podoba mi się to, że to jest taki konsumpcjonizm po prostu, że ten święty Mikołaj jest wszędzie, i że w przedszkolach to już się jakby przychodzi pan przybrany ze świętego Mikołaja. No właśnie, bo o co chodzi? Bo jak gdyby nie do końca zgadzam się z tymi, którzy mówią, że w ogóle trzeba mówić, że jakby w ogóle dzieciom mówić, że nie ma żadnego świętego Mikołaja i tak dalej, i tak dalej. To trzeba gdzieś znaleźć jakiś złoty środek. To nawet każda rodzina i każde dziecko jest inne. Ja generalnie jestem za tworzeniem magii, świąt jak najbardziej. Jestem jak najbardziej za wszelkimi rytuałami, za robieniem sobie podarków, za choinką, za potajemnym wkładaniem przez rodziców podarków pod choinką, ale no właśnie i tak, żeby one nie do końca wiedziały, albo żeby mniej więcej tylko wiedziały, co tam będzie, nawet dla starszych dzieci, żeby jakaś tajemnica była, bo to jest fajne. Natomiast natomiast mam taki dyskomfort. W sensie ja też się w to bawiłam jeszcze w zeszłym roku, gdzie mówiłam dziecku, że to nie ja robię te podarki, tylko święty Mikołaj. Ale to było takie, że jakby no siłą rzeczy myśmy weszli w ten mit i on się wkręcił bardzo w tego Mikołaja, który tak przez te kominy wchodzi i tak dalej. To było takie fajne, fajne. Ale w pewnym momencie, no jak się ma już 9 lat, to dzieci też różne historie zaczynają już opowiadać i uważam, że uczciwością jest rodzica powiedzieć, że to jest po prostu pewna taka gra, w którą graliśmy. Dziecko może czuć się rozczarowane. Więc ja jak gdyby w tym momencie stwierdziłam, że to też nie należy tak w tym momencie mówić, okej, dobra, to takie wpadanie w taki totalny cynizm i mówienie, że teraz już w ogóle nie ma żadnych jakby mitów, już w nic nie wierzymy, to ja po prostu ci kupuję i w ogóle mogę ci dać kasę i kup sobie sam ten prezent. No to dla mnie jest przegięcie w tym momencie, bo niszczymy całą magię świąt. Uważam, że trzeba, znaczy nie wiem co trzeba, każdy niech robi co chce, ale ja wybrałam taką opcję, taką pośrodku, w sensie takim, że niech będzie ta magia świąt, niech będą wszystkie rytuały, niech będzie tajemnica, niech będzie szukanie gwiazdki i tak dalej, i żółbek, i Chrystus, ale jednocześnie mówię o tym, że jak dziecko zapyta, nie? I nie wkręcam też za bardzo, żeby się przebierać tego świętego Mikołaja, jak tutaj nie wiedzę, to nie. No ale też nie protestuję, jak w przedszkolu jest. Natomiast bardziej, jak już dziecko pyta, to mówię, że nie, to jest taka po prostu gra, w którą gramy i czy chcesz się w nią bawić, czy ona jest fajna dla ciebie nadal, czy już nie. No i moje dziecko jakby się tego Mikołaja się już nie chce bawić, natomiast te inne typu, że choinka i tajemnice, jeżeli chodzi o prezenty, pewne na przykład, bo Lego sobie wybiera, ale też nie do końca wie, co dostanie, no to jakby to mamy. I myślę, no właśnie, i tu się jakby zgadzam z
No właśnie, bo ja słucham dużo jest różnych filmów teraz w internecie i ta Avital, którą dosyć lubię, ona jest Żydówką. Ja się wcale nie dziwię, że jak ktoś jest z innej religii, to czuwa duży dyskomfort, jeżeli chodzi o te właśnie chrześcijańskie mity, które są strasznie takie monopolizujące całą przestrzeń publiczną, czyli no, wszystkie te supermarkety, na przykład w Stanach, to na pewno. I jakby albo wszystkie te wróżki Zembuszki, które tak naprawdę pochodzą z tej tradycji nordyckiej, stamtąd nie gdzieś, gdzie są te elfy i tak dalej. I do nas to też przyszło i Święty Walenty, który też jakby nie jest takim naszym stricte świętym i tak dalej. I jak gdyby ja mam taką podejście, że jakby chcesz, no to okej, jeżeli to jest dla Ciebie fajne, kolejny jakiś element rytuału i chcesz, to rób. Z Halloween to jest trochę inaczej, bo ja na przykład powiem o tym oddzielnie chyba kiedyś. Ja, zupełnie dla mnie to jest zbyt wynaturzone, w sensie, żeby aż tak się bawić, ale powiem o tym kiedy indziej. Natomiast rytuały, kolejne mity, czemu nie? Ale to jakby też trzeba, jak już dziecko pyta, to należałoby uczciwie powiedzieć, jak jest, zapytać, czy nadal chce się w to bawić, we wróżkę, Zembuszkę i tak dalej. Natomiast no, ja nadal uważam, że trzeba być blisko mitu, tego sakrum. Tej tajemnicy bardziej niż materialistycznej strony, w sensie takiej, że jakby wróżka Zembuszka to się kończy na całej jakiejś dawaniu wielkich prezentów i pieniędzy. A to chyba jednak chodzi o to, że ten Zembuszek wypadł. No właśnie. Czyli takie dorastanie jak u dziecka. I na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, że właściwie w tym wszystkim to dla mnie jest jakby też ważne, żeby powiedzieć dziecku, jak już ona wyrasta z jakiegoś tam mitu, w sensie, no, przestaje wierzyć w coś i też tak bardzo nie wkręcił się w to, albo nawet właśnie wtedy, kiedy się bardzo wkręcił, to jednak, bo czasami może polec cała wiara w Boga i w ogóle. I dziecko może totalnie stać się cyniczne, jeżeli mu tak po prostu powiemy, albo ktoś mu tam powie, my będziemy się gdzieś tam mylić w zeznaniach i w ogóle. To już lepiej powiedzieć uczciwie, jak jest. Natomiast to po prostu no, obowiązkowa jest rozmowa konkretna o wierze w Boga i o tym, że cała ta sfera sakrum duchowości istnieje jak najbardziej. I tego nie można w dziecku zabijać w tym momencie, że powiemy Mikołaj nie istnieje i tak dalej, czy chcesz się w to bawić. Ale z drugiej strony ja też się pytam, a czy dla ciebie istnieje? Wiesz, może dla ciebie istnieje, bo może tobie ktoś się pojawia, bo przecież ja absolutnie mówię swojemu dziecku i ja wierzę, że sfera sakrum profaną, w sensie życie duchowe i życie materialne, życie widzialne i niewidzialne się przenikają zwyczajnie. To jest kwestia gęstości poziomów jakby duchowych, które się przenikają. Istoty duchowe jak najbardziej wierzę, że są anioły, Bóg też w ogóle nie ma żadnej kwestii. Oczywiście, że jest, tylko może nie ten dziadek z brodą. Ale jak do kogoś przychodzi dziadek z brodą w snach, no to okej, też nie. Natomiast ten fajnie, żeby ta magia tych snów, tych wróżek, które też są, te istotki malutkie i krasnoludki też są. Ja wierzę po prostu, że takie różne istoty duchowe zwyczajnie są, nie? To żeby to też taka, nadal to była taka magia, ale to nie ten na tej zasadzie. Ja mogę powiedzieć, że ja wierzę w anioły, nie? A w co ty wierzysz? Co ty widzisz? Bo dzieci też różne rzeczy widzą. Mają tych przyjaciół swoich niewidzialnych. I to nie jest jakiś wybryk natury i jakaś schiza i jakaś choroba psychiczna. Nie. Po prostu dzieci są bardziej jeszcze bliskie tej sfery duchowej niż my. I one widzą po prostu więcej. A już oczywiście jak abstrahując od dzieci indygo innych. W każdym razie nie należy w nikogo zabijać. Mówiąc, o, święty Mikołaj nie istnieje, już jesteś duży, bądź teraz cynikiem, materialistą, nie? Broń Boże. Także wierzcie w sakrum, wierzcie w różne takie sferę duchową, utrzymujcie tę tradycję, tak aby ta magia świąt była. I żeby najważniejszym momentem nie było tak naprawdę otwieranie tych prezentów i porównywanie się tak, kto dostał większe Lego. Życzę wesołych świąt, Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
i wierzcie w siebie i nie gaście swojego wewnętrznego ognia, Joanna.